Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie na moim kanale Alternatywna Wiedźma, gdzie opowiadam wam o różnych, przeróżnych książkach i przyznam szczerze, że ostatnio mam taką pasę dobrych książek. Nawet bym powiedziała, że bardzo dobrych książek i dzisiaj wam powiem o kolejnej takiej wspaniałej książce. Zapraszam. Czy ostatnio była jakaś książka, która was zaskoczyła? Jeśli tak, to możemy śmiało zacząć się licytować na elementy wchodzące w skład tego zaskoczenia. Powiem wam szczerze, że zdarzają się tytuły, których jestem ciekawa, ale nie spodziewam się efektu wow. No a następnie zbieram szczękę z podłogi i tak było w tym przypadku. Spałem z Elizabeth Strafton, teraz żałuję. Tak, to jest właśnie ten tytuł. Sam tytuł podsunął mi takie myśli dotyczące zdrady, romansu, tego, że to się właśnie kiepsko zakończyła się ta przygoda, bo ktoś tego żałuję. A później się zaczęło. Emocje, akcja, skłanienie do przemyśleń, humor, elementy fantastyczne to tylko kilka szczegółów z całej książki. Dopiero po przeczytaniu właśnie całości ogarnęłam, uświadomiłam sobie, że trafiłam na dzieło. Na dzieło, jaką właśnie jakim jest ta niewiarygodna. Poznawanie niecodziennych perypetii naszego bohatera to była dla mnie czysta przyjemność i choć na początku zapowiadał się na takiego normalnego, wręcz przeciętnego gościa, któremu przytrafił się romans, to wystarczyło, że ukrył się w szafie przed rozwścieczonym mężem swojej kochanki i historia zaczęła nabierać tempa, ukazywać przed nami różne kolejne niespodzianki? Tak, zgadza się. Niezwykłość bohatera poznajemy przez to, że wszedł on do szafy. Poznajemy po wejściu do szafy i nie jest to przejście do Narnii. Co ciekawsze, po znalezieniu się w szafie możemy dalej znaleźć się w bardzo ciekawych miejscach, między innymi, a zarazem chyba w sumie najczęściej, w toaletach publicznych. Ach, ten Adaś, bo o nim mowa, tak ma na imię nasz główny bohater, potrafi zabrać nas z prędkością światła, a nawet szybciej, do różnych zaskakujących miejsc. Na przykład to zoo. Wprost na wybieg Tygrysicy. Przyznacie, że przy toaletach, że przy tym, przy wybiegu Tygrysicy, toalety publiczne to już jest pikuś? Owszem, też mi się tak wydaje. Koniec. Bo ta niezwykła umiejętność naszego bohatera może wydawać się wspaniałym darem, bo może on zmieniać swoje miejsce pobytu jak tylko chce, prawie jak tylko chce. No ale niestety ma to też negatywne skutki, dosyć bolesne. Wypełniają specyficzne wspomnienie z dzieciństwa, a właściwie samo to dzieciństwo było specyficzne i jeszcze połączone z taką dziwną relacją z rodzicami. Do tego później właśnie pościg przez płatnego mordercę, a już jak mowa o płatnym mordercy, to jak myślicie, na ile wypchanych pieniędzmi walizek zostało wycenione życie Adasia? Odpowiedź. On też był zaskoczony. Też. Kolejnym takim zaskakującymi właściwie elementami, które pozwalają mi wygrać naszą licytację, o której wspomniałam na samym początku, jest na przykład lodówka turystyczna z funkcją grzania i dodatkowo, jeżeli dobrze pamiętam, miały one nawet kółeczka. Wóz strażacki z otwieranymi drzwiami.
sygnałem świetlnym, wyposażony w napęd sprężynowy, który obiecuje, że Wam będzie się śnił po przeczytaniu książki po nocach, a także brzytwa i... Który element Wam by tu podać, żeby jeszcze troszeczkę Was zaskoczyć? O, na przykład bardzo ważny mebel zaraz po tej słynnej szafie, o której mówiłam na początku. Regał. Regał. I choć z początkiem może Wam się wydawać, że jest to tekst taki humorystyczny, zabarwiony elementami fantastycznymi, to uwierzcie, docenicie i zmienicie zdanie po przeczytaniu całej książki. Tu poruszane bardzo ważne tematy, zawiłe relacje, mamy fragmenty zachęcające nas, a wręcz zmuszające do różnych przemyśleń. Z drugiej strony ogromne podziękowania nie tylko za to, że miałam możliwość przeczytania tego dzieła. Należą się panu Krzysztofowi Detynie. Pan Krzysztof Detyna jest właśnie autorem tej książki. Za to, że podkreślił, a wręcz wyeksponował w taki piękny sposób ludzką głupotę, taką typową ludzką głupotę, z którą niestety ja na przykład osobiście spotykam się bardzo często na co dzień. Niestety. I podejrzewam, że ci, którzy już przeczytali tę książkę, również docenią ten motyw wyeksponowania tej głupoty i niestety też się ze mną zgodzą, że bardzo często się z taką ludzką głupotą spotykamy właśnie w życiu codziennym. Ale czy Adaś ucieknie przed polującym na niego płatnym mordercą? Czy w trudnej chwili będzie miał jakiś wybór, jakąś możliwość opcji? Matka, ojciec, jak to się skończy? No oczywiście tego się dowiecie i musicie się sami dowiedzieć. Wtedy, kiedy właśnie przeczytacie, kiedy najpierw sięgniecie, a potem przeczytacie książkę z Paulem z Elizabeth Strafton, Teraz żałuję. Ja Was gorąco do tego zachęcam, bo jest to niesamowite dzieło. No i tak jak widzicie, opowiadam o tym pełna takiego zadowolenia, takiej pozytywnej energii, bo mimo wszystko ta książka takie pozytywne odczucia budzi w czytelniku. Więc polecam, w mojej ocenie jest to 10 na 10. Jest niesamowita przygoda, naprawdę. No i na dzisiaj o książce to wszystko. Dziękuję Wam za to, że tu jesteście na moim kanale. Zapraszam Was również na mojego Instagrama Alternatywna Wiedźma, gdzie bardzo dużo się dzieje. A na dzisiaj się z Wami żegnam. Do usłyszenia i do zobaczenia podczas kolejnego filmu.